Witam serdecznie. 19 marca obchodziliśmy po raz kolejny Dzień Jedności Kaszubów. To święto ma już kilkuletnią tradycję i chcielibyśmy dzisiaj przyjrzeć się temu, jak ono się zmieniało w ciągu ostatnich kilku lat. Naszymi gośćmi są pan Stanisław Geppert, twórca portalu Nasze Kaszuby, jeden z inicjatorów ustanowienia tego święta, oraz pan Karol Rode, kaszubski działacz. Wabele latos na Swiące? Karol był, ja niestety był chłej, ale bym był decham. Jak Karol sobie so widział latosy dzień jednoty? Ja zaczął od Lezena i w Lezenie był przedstawk smatku z piwa i tu nowy Ert kaszubskiego teatru napisany bez młodych, wystawiony bez młodych, a odnoszający się do wszystkich kaszubów baro patriotny kaszubski nuce. Bardzo dobrze się to zerowało, przedstawk był przerywany brawem publiczni. Bardzo dobra inicjatywa, mam nadzieję, że na tym teatr Zimk nie zakończy swojego dzejaniła, a że są przedstawki bardzo przedstawione już w wiele, wiele innych placach na Kaszubach, żeby podtrzyknąć kaszubsko świąta, bo poreszałem 1000 lat kaszubskiej historii z kaszubskiego punktu widzenia. W sobota Gdyńsk wystąpieni płytkani płyt pomnika Świętopełka. Lato z pierwszej dzień jedno, to ja ci zaczynam są od pomnika, później maszerowani przez Story Gdyńsk, jaż do Dweru Artusa. To może, te łebe zdrzymy, jak latos i łebchodę wezdrzałem. Dzień Jedności Kaszubów w sobotę, ale już teraz Gdańsk przyłącza się do obchodów święta. Miasto przeozdobiono kaszubskimi flagami, a drogi dojazdowe, m.in. ulicę Grunwaldzką, Świętokrzyską czy trakt Świętego Wojciecha, oznaczono tymczasowo tablicami w języku kaszubskim. Decyzję taką podjął prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Chcieliśmy jakoś zaakcentować ten fakt dla wszystkich, którzy do Gdańska wjeżdżają. Stąd taka inicjatywa prezydenta Pawła Adamowicza, żeby takie tablice właśnie umieścić. Część Kaszubów wciąż spiera się, gdzie leży stolica Kaszub, dlatego w niektórych środowiskach jest to odbierane jako włożenie kija w mrowisko. Władze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego uważają jednak decyzję prezydenta Gdańska za słuszną. Bo tu są pochowani na ich książęta, tu my postawili pomnik Świętopełka i tu w jedno, od samego zaczątku, swoją główną siedzibą Kaszubsko-Pomorskie Zrzeszenie. Niechterni to kwestionowali, czy Gdańsk jest stolicą Kaszub. Kaszub, dzisu wiemy, że taci tufle stanęły i to w końcu stało o dosyć jasno w artykułu wonym. Flagi z Gdańska znikną już w najbliższy poniedziałek. Jednak tablice informacyjne, jak zapewniają władze miasta, mają pozostać w Gdańsku już na stałe. Jak usłyszeliśmy w biurze gdańskiego magistratu, ma to być symboliczny związek 1000-letniego grodu nad Motławą z Kaszubami i Kaszubszczyzną. Jednota jest to zemkły i zorganizowany całość. I drodzi hasło, jednota to zgodny we współrzecy i równomyślny dzejan. Tamte Wisła, łebka gleba, pęsi mleże płenie, pęsowiara, pęsowęba, nigdy nie zadzinie. Że i wasta marszałk, i wasta prezydent, i wiele ludzi w Gdyńsku cieje so, że są u siebie, że są u se doma. To jest na pewno wielki sukces nas wszystkich, którzy stworzyli ta pomorska wspólnota.
ja mieszkam, znaczy studiuję aktualnie w Olsztynie. Jak przyjeżdżam zawsze, mijam Gdańsk, Czew, to już czuję to nawet inne powietrze. Już takie bardziej morskie, to sól w ustach. Kiedy już słyszę większość ludzi tam to przysłowiowe jo, to już w sercu się coś takiego miesza, że jestem w domu w końcu. Dzień jedno te Kasiebów przede wszystkim je familijnym święta. Musimy w heciach pamiętać o tym, kim jesmy, we wiesie cwana, pokazać innym, a kim my jesmy. Jak by bleżyć, żeby to wszędzie głębiało. Mamy tych wszystkich martelogicznych świąt już za wiele, a widzimy, że to jak ledze chcą co ciesiec, raz za to przeżywać, to chcą mieć dobry pretekst do tego. Płaczu już na ich historię było za wiele, teraz musimy myśleć o tym, żeby jak najwięcej redote, jak najwięcej do cesieni z tego, że jesteśmy Kaszubami. I dla tego nawet no i ważniejszy szef nam sprzyjał i je w Gdańsku dobru płegłoda i dzięki temu może przeszło tyle ledzy. Sodno są na progły i to babczka wam damu, wypydo na jermark i ta babczka z przerwą, wita na weseli, nie sokrowa celi. Sadna sobie za zapickiem i smiotanka wam da pią, wita na weseli, nie sokrowa celi. Sadna sobie za zapickiem i smiotanka wam da pią. Mega to na zyciunku jest najma hymna, ma to je tak, że mamy je dwa. I te jeśli z mójce stygniemy z głowu, zaspiwu mnie zema rodny. Zemia rodną, bez tyka, że przyknają. A wszystko zaczyna się od tego, że młoda dziennikarka ma napisać artykuł o Kaszubach dla swojego redaktora naczelnego, który nie za bardzo przepada za jakimiś tam ludowymi głupotami. Żeby to był jakiś inny artykuł, a to jest tylko zapychacz pustego miejsca w naszej redakcji. Gdybym chciał ci dać coś poważnego, dałbym ci inny artykuł, a nie takie ludowe głupoty. Ludowe głupoty? I prawie dobre, nie zasługiwać na tym artykuł. Dziennikarka zasypia nad tekstem i śni jej się historia kaszubskiego ludu, krzywd, które go spotkały i tego, w jaki sposób Kaszubi walczyli o swoje miejsce w historii i na mapie Polski. Lekcja historii to jedno założeń, które przyświecało twórcom spektaklu. Drugi cel to uczulenie widzów na problem bagatelizowania spraw regionalnych. My chcemy prosto pokazać, jak w tere ciasnym świece, gdzie je full redaktorów, ja ci brakują tam plac za sztopac w gazyce i tak dalej, jak tu są jednajdywo Kaszubi znać, to jest to, co my mamy w sercach i w jedną zemę mieć. I tak je całe jak BDA na siłę szpetyku. Przedstawiciele młodego pokolenia historię Kaszub znają wybiórczo, ale przyznają, że spektakl Teatru Zymk daje pewien pogląd na dzieje regionu i jego mieszkańców. Z tego scenariusza wychodzi, że byli gnębieni Kaszubi. Sceny były tak, wszystko było tak przedstawione, no żeby na to wyszło. Historii za bardzo nie znam.
ale z tego co zobaczyłem, no to właśnie o to chodzi. Historia Kaszubów do najprostszych nie należała, tym bardziej trzeba ją przedstawiać w bardzo obiektywnym świetle. Trudno jednak przekazywać historię jakiegoś ludu, gdy relacje świadków wydarzeń są rozbieżne. Mama nie pozwala, żeby mego dalej lita zotki do szkoły, ale nie gadi ta płynie kaszepsku. Ja pamiętam te czasy w szkole, kiedy my za kaszepski dostali po głowie, a wręcz przeciwnie, odwrotnie, dało to liniałkom przez ranka. Nie mogę powiedzieć, że w szkołach nauczyciele zabraniali nam mówić po kaszubsku, jak również w moim domu też tego nigdy nie odczułem. Spektakl Teatru Zemk bądź co bądź dosadnie, ale pokazuje prawdę. Nieraz bolesną i trudną, bo Kaszubi nie tylko byli represjonowani przez Rosjan i Niemców, ale także przez swoich rodaków. Przyjechali są zjednoczyć nasze święto Kaszubów i my są tu chcieli z tymi Kaszubami zjednoczyć. Jakże? No jak ty nie przyjechać, jak tu tak fajnie grajasz? Nogi chłodzą. Same. I czekaj, co oni będą grali akordeoniści? Łed błetka do błetka, choinka rosła, choinka. Pierwsze pisane zmianka w piśmionach papieża Grzegorza IX 1238 rok. No i łetce czasu, rok w rok, jakby i patrzeć 750 lat, meso spetykume w duńsku, be to wiele czasu do czasu, no i świętujemy ten dzień, żeby sobie chwalec innym ledzą na ziemi, że my jesteśmy Kaszubami, my jesteśmy insi, jesteśmy najlepsi na świecie i to pokazujemy też Srebsku. Samochody zaparkować, tyle osób przyjechało, że no nie myślę, że tylko kibice, ale i oczywiście akordeoniści, no bo to z całej Polski to jest rozgłośnione na Kaszubę, nasza ziemia i już i wszystko, nie ma nic do dodania, do ujęcia. Jemy kochany, jem urodzony w całej familii, megryle, bracia, klasowie, po całym no Kaszubach, my jesteśmy po weselach i mamy takie korzenie muzyczne i to mnie wszystkiego dzieje, trzeba jakaś muzyka czy śpiewanie, to i oto musia być. Akordeon to był swego czasu powinien bardziej znany instrument na Kaszubach, ale ledwo o nim zabyci wiele. Nowy czas, wszystko to zaczęło przyspieszywać, to rzeczy, kiedyś za tym detka gyni, ten akordeon jest dziny. I teraz, żeby ten akordeon na zetka przewrócić do łask na Kaszubach, płe to tyś ten rekord. Lepczas nie do tego Kaszubów, to ten motor promocyjny nie do tego Kaszubów organizowany przeze mnie, żeby ta święta w akordeonie, żeby ta akordeon wrócił, żeby ledwo zaczęły sobie razem przed nim bawić. I myślę, że to są udywy. Mały już trzeci raz tutaj jest. Dzisiaj od 5:30 rano już się ubierał i tatę poganiał, żebyśmy jechali. Chęć spotkania się z innymi uczestnikami, porozmawiania, bo nie zawsze jest na to czas. Tablica, która znajduje się na wjeździe do Gdańska od strony Żukowa jeszcze kilka dni temu wyglądała tak. To z kolei zjazd ulicą spacerową do Oliwy. Sprawcy na razie nieznani. Nie wiadomo zatem, czy to mieszkańcy Gdańska nie chcą, aby ich miasto było stolicą Kaszub, czy też przyjezdni. Na pewno nie chcą tego przynajmniej w części mieszkańcy Kartuz, którzy swoje miasto uznają za stolicę Kaszub. To na pewno nie jest dobry pomysł. A jakie miasto by pani określiła? Oczywiście Kartuzy. To jest dla mnie makabre. Wszędzie napisane, że stolicą Kaszub jest
są karty za. Z nazwaniem Gdańska stolicą Kaszub nie zgadzają się także mieszkańcy Kościerzyny, która również pretendowała do tego tytułu. Wielu z nich nie zgadza się jednak również z tym, aby to Kościerzyna była stolicą. To raczej nie pasuje do Gdańska. To się mało popularne słyszy się, żeby Gdańsk był stolicą. To bardziej mi się wydaje Kartuzy. A Kościerzyna? Nie, bardziej Kartuzy. No ja bym myślał chyba bardziej Kartuzy. Akurat, bo chodzę do Kościerzyny, do szkoły. I czasami jak coś powiedziałem po kaszubsku, to mnie nie zrozumieli. Gdańsk to też do Kaszub należy. Wejherowo, Kartuzy, Kościerzyna. Pierwsze słyszę absolutnie, Kościerzyna jest stolicą Kaszub. Samorządowcy i lokalni działacze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego uważają, że Gdańsk ze względu na uwarunkowania historyczne ma pełne prawo do tego, aby nazywać się stolicą Kaszub. Oprócz faktu, że jest to miejsce pochówku książąt pomorskich, największy węzeł administracyjny i stolica województwa, jest to po prostu wygodne. Wydaje mi się, że jest to takie rozwiązanie bardzo, bardzo korzystne. Gdańsk jako stolica naszego województwa, województwa pomorskiego, a przecież województwo pomorskie zamieszkiwane jest przez dużą ilość Kaszubów. Jest to do przyjęcia. Faktów, które przemawiają za tym, aby Gdańsk był stolicą Kaszub, jest w opinii członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego dużo więcej. Z Gdańska wywodzą się sławni ludzie, nasi, można powiedzieć, nasze autorytety kaszubskie, którzy czy urodzili się w Gdańsku, czy działali w Gdańsku. To też uczelnie, na których też kaszubszczyzna jest widoczna. To Nagrody Stolema, to przecież Skry Ormuzdowe. Mieszkańcy Gdańska w sporze o stolicę Kaszub znaleźli się niejako mimo i wcale im się to nie podoba. Tak samo jak uznawanie ich miasta za stolicę regionu. Najpierw był wolny Gdańsk, teraz jest Gdańsk niby nieprzynależny, a w tej chwili Kaszubi się upominają. Moim zdaniem chyba nie. Gdańsk to nie, wie pan. No, nie wiem. Gdańsk kiedyś był wolne miasto, wie pan. Jeżeli na Kaszubach, to na pewno Kościerzyny. Gdyńsk, stolica Kasieb. Władze Gdańska i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego chciały spór o stolicę Kaszub zamknąć, tymczasem dolały oliwy do ognia. W takiej sytuacji spór o stolicę Kaszub raczej trudno uważać za zakończony. No właśnie, mamy święto, Kaszubi świętowali Dzień Jedności, kiedy wszyscy powinniśmy razem cieszyć się z tych wielu set lat historii. A tu się okazuje, że oprócz tego, że była okazja do tego, żeby się spotkać, nie tylko w Gdańsku, też pojawiły się kontrowersje. Chociażby kwestia nazwania Gdańska stolicą Kaszub. Jakie są wasze wrażenia? Po pierwsze, jako inicjatorów święta i jako uczestników w pierwszych dniach jedności Kaszubów w 2004 roku. No i jak obserwujecie to, tą zmianę w ciągu tych 8 lat, która nastąpiła z tym dniem? Obejrzałem tę relację z 19 marca z mieszanymi uczuciami. Dlatego, że z jednej strony przyjemnie zobaczyć, jak ludzie przychodzą świętować. Było sporo ludzi, więc jakiś oddźwięk jest całkiem spory tego święta. Ono już się ugruntowało w świadomości społeczności kaszubskiej. Z drugiej strony jednak, jak patrzyłem na ten festyn, to jest taki festyn, jakich już dziesiątki i setki każdy z nas miał okazję widzieć. Powiedziałbym, że dzisiejsze świętowanie kaszubskie od świętowania z czasów PRL-u różni się tym, że kiedyś były tylko biało-czerwone flagi, a teraz są również czarno-żółte. No, ja pamiętam, że jak w 2003 czy 2004 roku, jak na portalu Nasze Kaszuby była dyskusja na temat ustanowienia takiego święta, dnia, w którym Kaszubie by mogli się spotykać i wyrażać swoją jakby radość z historii, tak, z tego, że tu jesteśmy, i pokazać się na zewnątrz, to żeśmy, pamiętam, wtedy rozmawiano o tym, żeby nadać temu świętu troszeczkę inny charakter, nie taki tak bardzo folklorystyczny. Ale może to nie był dobry pomysł, bo może Kaszubi potrzebują właśnie takiego ludowego, z przytupem, z akordeonami, jak widać, prawda, ten rekord po raz kolejny bity gromadzi wiele osób, tak, którzy przyjeżdżają i traktują to, że to jest właśnie kwintesencja kaszubskiej kultury. Jak widać, Kaszubi tylko potrzebują, dobrze się tym czują. Czy to jest kwintesencja kaszubskiej kultury, to można iść dalej i kontynuować ten wątek. Czy rzeczywiście kaszubska kultura polega na tym, żeby iść w festynie,
przebranymi, bo przecież ludzie na co dzień nie chodzą w modrych kubrakach, tylko się przebierają na festyn i tak paradują. Czy kultura kaszubska polega na tym, żeby śpiewać Mój tata kupił kweza? Ta piosenka, nawet jeżeli zostanie wykonana przez orkiestrę symfoniczną, to będzie piosenką prostacką. Ale też była kapela Gadalensis, prawda? Była. Też pojawiły się jakieś chociażby te tablice, czyli są jakieś takie zewnętrzne symbole tego, że spojrzenie na Kaszubszczyznę i na Kaszuby troszeczkę się zmienia. Tak? A jak ty, Karol, to widzisz? Mnie przede wszystkim tknęło to wyrażenie w reportażu, że Kasiebi, a propos teatru w Lezenie, że Kasiebi był prześladowany przez Niemców, Rusków i też swoich rodaków. Mnie tu zafylało słowo płelochów, bo tu już idzie płelochów, idzie płelści wojskowe za czasów Halera, ja ci wlóz na Kasiebę w 1920. Było to wyraźno pokazane, że jakie były te relacje kaszebsko-płelsi na początku zastaniego tu płelsiego państwa, nastaniego płelsiego państwa, a też te edukacje w szkołach za czasów komunistów, co było tam bardzo wyraźnie pokazane, czemu niechterny ledze, jakim polityczna sytuacja nie dowo, że tak było. No, źle stwierdzimy, że za czasów, w 70-tych latach, za czasów koncepcji jednej płelści, nie, Kasiebizna miała normalną sytuację w dziecku publicznym, to jest my tu śmieszne. No dobrze, ale zdradzić stronę, czy to święto zostało wymyślone przeciw Polakom? Nie, ono miało być wymyślone temu, żeby wzmocnić zbucha Kasiebów. Jego dom Lenołe niedomówieniem w reportażu, bo teatr tykał co tej sprawa, ale jest to tak wygłaskuny. Jaka jest pierwotna idea? Czy wzmacnianie, podnoszenie dumy Kaszubów to polega na tym, że będziemy się spierać, czy Kaszubów prześladowali Kaszubi, czy Polacy? Mi się bardzo podobało to przedstawienie w Luzinie. To był jakiś taki świeży powiew, nowe spojrzenie. Bardzo fajnie, że młodzi ludzie chcą taką refleksję podejmować, ale znowu było takie babranie się, przepraszam, w martyrologii. Kaszubi zawsze byli gnębieni i my będziemy to kultywować. Od 20 lat Kaszubi nie są gnębieni, mogą rozwijać swoją kulturę, swoją tożsamość jak chcą, a ciągle opowiadają o tym, jak to bardzo byli kiedyś gnębieni. Naprawdę nie o to nam chodziło, jak tworzyliśmy to święto. No właśnie, jeżeli możesz przypomnieć, jakie przesłanki były wtedy, gdybyśmy rozmawiali kilka lat temu o takim stworzeniu, o ustanowieniu takiego święta. Czy ty pamiętasz to? Pytanie się wzięło bardzo proste. Wzięło się z atmosfery jeszcze po poprzednim spisie powszechnym sprzed 10 lat, kiedy ku zaskoczeniu wszystkich mieliśmy 5 tysięcy deklaracji narodowości kaszubskiej, kiedy 50 tysięcy zadeklarowało używanie języka kaszubskiego. I dla nielicznej wtedy grupki, która optowała za tą narodowością kaszubską, to było wielkie zaskoczenie i poczucie dużego sukcesu. Wtedy padło pytanie, w takim razie jak będziemy rozwijać, utrzymywać tę kaszubską tożsamość i konkretnie jaki właściwie powinien być Dzień Kaszubski. Tak jak rozmaite społeczności etniczne, zawodowe, wszelakie rozmaite mają swoje dni, swoje święta, jakie byłoby święto kaszubskie? Dzień szczególny poświęcony Kaszubom. W dyskusji padały różne opcje. Koniec końców zwyciężyła, została przyjęta powszechnie propozycja, żeby świętować pojawienie się nazwy Kaszuby w dokumencie, i to nie byle jakim dokumencie, bo w bulli papieskiej. Wszyscy się zgodziliśmy, że to jest dobra rocznica, bo wskazuje na starodawność Kaszubów, na to, że Kaszubi byli podmiotem politycznym, mieli swoich książąt, swoje państwo, że funkcjonowali w tej najwyższej polityce, najwyższej kulturze kiedyś. No dobrze, a w takim razie taki był pomysł, tak? A jak, patrząc na to, jak dzisiaj to święto wygląda, jak waszym zdaniem ono powinno w przyszłości wyglądać? Ja myślę, że każdy fejreje to święto na ten ert, ja ci chcę. I myślę, że Gduńsk, jak no stoleca Kasiu, przynajmniej w moim przekonaniu i przekonaniem dzylu Kasiabów, może to fejrować na ten ert, jak
jest Metozaciele w 2004 roku na ten przemaszerowani, wzniosły, niefolklorny Sfianto, ale źle w innych placach Kaszub. Są inicjatywy, ja ci organizują inni ledze i prawie widzą w tym, na przykład w akordionach, swoje zamanifestowanie kasiabizny, kasiabskłysce. Ja tu nie widzę ani żadnych problemów. To jest Sfianto wszystkich kasiabów. I ci kasiabi w każdym placu mogą robić to na ten ert, jak ci chcą. W Leze nie był teatr, w Sztolpie był bicy rekordu w akordionie, w Gdyńsku była manifestacja z fanama. Jak ona weszła, tak ona weszła, bo były tam akcenty między innymi atrakcje wszystkich kasiabskich, ostatnio narodnych Sfiantów Waldi Bonkwieści ze swoim transparenta we balkanizację, ale to dodywo tu kolorytu i w jedno oszołomów, jak to są z Polska godo, trafimy w siandze taci lelece po świece chłedzą i nic z tym nie zrobimy. Dobrze, to atrakcją był transparent Bonkowskiego, ale może to po prostu taki folklor lokalny. No i myślę, że pewnym zaskoczeniem dla ludzi, którzy z zewnątrz na to patrzą, mogą być też dwa hymny kaszubskie, które zostały odśpiewane, tak? No dobrze, Marsz Dąbrowskiego i Rodnu Zemia. To jak to z tymi hymnami jest, tak? Z których żadnego Kaszubi nie potrafią czysto zaśpiewać. No, to już jest zupełnie inna sprawa, tak? Ale święto Dzień Jedności Kaszubów został w zasadzie ustanowiony, tak? Był to pomysł grupy ludzi, który się przyjął, tak? A jak w tym momencie na przykład z tym hymnem? Jak to widzicie? W 2004 zaciele jest to święto, odspiewanie go z zemia rodny, bo w naszym przekonaniu tych, jak ich zaciele to święto, ta piesnie hymna kasiabów. Ona później po przyjęciu tego święta, organizacji tego święta przez kasiabsko-pomorskie zrzeszeni, Westa nazwono hymna jednotę, piesnią jednotę tych płezwów jewiancy. I żeby być tu wiernym temu, co się zaczęło w 2004, nudbę było śpiewać w jedno ta piesnia jako pierwszą. Tu dzieje się, że folklorny karnów. Czy to polityka, czy przyzwyczajenie? Ja bym zapytał, czego my się w ogóle dowiadujemy o Kaszubach, oglądając te obchody. Dowiadujemy się, że chcą świętować Dzień Jedności, a nie mogą się dogadać w sprawie hymnu, nie mogą się dogadać w sprawie stolicy, że kaszubskość polega na przebieraniu się w modre kubraki, na śpiewaniu o tabaczce i o kozie. No, czy rzeczywiście takie są Kaszuby? Czy Kaszuby to jest lud gdzieś tam z wsi, który nie ma pojęcia o sprawach miejskich, bieżących, politycznych, o nowych technologiach? Czy Kaszubi żyją w krainie kosy i konia, podczas kiedy dzisiejsi rolnicy jeżdżą traktorami i kombajnami? No tak, tylko że z drugiej strony był tam akcent polityczny, bo za taki trzeba uznać transparent pana Bąkowskiego, bo to jest rodzaj jakiejś manifestacji politycznej, tak? A kwestia tego pokazania tej... myślę, że może byłoby trudno pokazać taką dzisiejszą, nie do końca folklorystyczną kaszubskość, tak? Bo traktorami do Gdańska, czy inne miejsce się nie przyjedzie, tak, żeby to zamanifestować. Ja wetknę kij w mrowisko. Czy ta niefolklorystyczna kaszubskość istnieje? Czy ta grupka młodych ludzi, która potrafi zrobić teatr, pokazuje na jakieś ogólniejsze zjawisko, czy jest tylko wysepką nieliczną, która się z czasem rozpłynie? Jak to, Karol, widzisz? Bo obserwowałeś ten teatr, tak? To nie jest chyba jedyna rzecz, którą teatr Zymkowy robi, prawda? Bo oni też to są aktywni twórcy, oni piszą wiersze, utwory literackie. Jak ty to widzisz, tak? Jako przedstawiciel młodszego pokolenia. Ja myślę, że nie inicjatywa jako tu weszła, jest bardzo dobrym przemiorem, bo gromada drechów co skrzykna i stwierdza coś od samego zera, od niebryle tekstu z innych książków, sami go napisele, sami to wyreżyserowele, sami zebrele aktorów, sami zbrele kostiumy, nalezle plac, rociele głesy, wpisele co w kalendarz
I to weszło. No, i takich inicjatywów prawie my brakujemy i może one są zdrowsze, bo one wychodzą od spódku, nie gdzieś jako organizacja. To pokazuje historię Kaszubów, prawda? Nie, organizacja nie zadecyduje, że tu robimy przystów, według tego i tego zbierzemy zarząd, zbierzemy należników i wybierzemy coś. Nie, to jest oddolno inicjatywa. Bardzo piękna sprawa, że młodych ledzy. Z 3 lat tam na tej binie była gdzieś 20 lat. Reżysera ma łesmenosce. Autor muzyki ma 19. No i tematyka, lat. Tak? Tematyka, czyli historia Kaszub, która jest generalnie Kaszubom nieznana, tak? Albo znana tu, co jakichś takich... I tu co ze Stacha nie zgłedza, że w Łełanii jest martyrologia. To nie idzie Leno martyrologia, tu idzie przedstawienie całej kaszepsi historii, jaki kasiebie nie znają. Wiele tych ledzy, z jakich mamą godony po teatrze, godało, że nie znało tych pierwszych początków, bo tam co zaczyno to od czasów państwów kasiepskich, kasiebów jaci bile są z Dynama, z Wikingama, aż do czasu Terecjasnosta, a nawet Kaprzynnote. Ten tysiąclatny przekrój kasiepsi historii z punktu widzenia go samych kasiebów, je bardzo żydci. Przeważno taci wejmci były pisane pod czegoś ceska, albo pisane przez cezy. Tak, czyli pierwsze raz kaszubskie spojrzenie, tak? Ale w materiale usłyszeliśmy tylko o martyrologii. No, może to jest kwestia materiału. Ja jeszcze chciałbym... No, w większości to była martyrologia, to jest fakt. Może trzeba by było też znaleźć sposób na to, żeby bardziej patrzeć w przyszłość. No, myślę, że takim spojrzeniem w przyszłość może jest kwestia też tych tablic, które stanęły na rogatkach Gdańska. Co o tym sądzicie i o tej takiej bardzo alergicznej reakcji, która nastąpiła, prawda? Tablica nie powinna nikogo razić, tak? Bo trochę Kaszubów w Trójmieście jest, w Gdańsku także. Tak, ale się okazało, że tablice komuś bardzo przeszkadzają, skoro po 2 dniach zostały zamalowane. Jak to oceniacie? No bo z czym się Kaszubi kojarzą w dużym mieście? Myślę, że to jest kwestia tego przekazu, że to jest taki właśnie folklor, że to jest wieś? Ja myślę, że je to zaszło z polityki dawniejszej i dolmacieni głe ledzą, ja ci tu przejeździ wyle z Polski, gdzie oni przejeżdżają? Oni przejeżdżają do poniemieckiego Gdańska, ja ci przódę był w Polsce niesłuszną odebrony. We kasiebach nikt im nie godął i komunistny weszezne przez przeszło 40 lat ladował do głowów tym ledzom gdzieś z dalekich stron, że oni muszą tego bronić, z tego dzylu polskiego państwa, a z drugiej strony my, jak no kasiebi, jesteśmy pół Niemcama, a jacich no lepiej by było deportować, bo taka była polityka komunistycznego państwa i no lepiej by nas so wezbele gdzieś i wewiezle wagona Mazałedra. No a może faktycznie ten Gdańsk nie jest stolicą Kaszub? Ale Karol, przez 20 lat, od 20 lat Kaszubi mogą spokojnie przedstawiać swoją wersję, swoją opowieść. Jak mogą, tak widzimy. No to fleły stało z Amazony po 2 dniach. I przedstawiają jak? Przedstawiają jak? Pochodami z orkiestrą ludową? Czy to jest wersja kaszubszczyzny atrakcyjna dla wielkiego miasta? Tak, jeżeli idzie Gdańsk, to tam orkiestry ledowej nie było. To był normalny orkiestra Dęta akurat Danty, tutaj. Tak. Taki jak Besson leżyło. Jeżeli idzie repertuar tej orkiestry, to można było dyskutować, bo ciasa muzyka jest nie trafiono kompletno do warunków tego, ale tu jest już sprawa jakby tykająca się do godania go z orkiestrą. A kto z tego nie dogodał, widzę? Dobrze. Czy piosenka Mój tata kupił kłeza będzie nośna, atrakcyjna dla publiczności wielkomiejskiej? Mhm. No, to jest pytanie, na które pewnie nikt nie zna odpowiedzi. Program dobiega końca, więc może jakieś podsumowanie. Jak widzicie przyszłość tego święta i może jakie wnioski? Tak? Za rok będziemy także obchodzili 19 marca, Dzień Jedności Kaszubów. Jak to widzicie? Święto jest takie, jacy są Kaszubi. Ono mówi o nas samych dużo i zobaczymy, w którą stronę nasza społeczność będzie szła. Ja jestem debaty taki, że święto co przede wszystkim rozwija. Jak jesteśmy zaczęli 7 lat nazwać ze święta, tyle to był dzień narodny Kaszubów, dzisiaj to jest dzień jednoty Kaszubów.
Było nas wiele. 15 tak pod Neptu nas Kaszepsi ma fana ma disemome setci, może nawet katesonce wszedci do groma daje ci na Kaszebach ta inicjatywa reszają. Widzę w niejednym Kaszepsi miejsce w sesą Kaszepsi fane, coraz więcej pod imi znów inicjatywów. Widzę, że święto są rozrostliwo i dobrze. W rozmaitych stronę może nie w jedno dobry dla jego udbodowców, ale co rozwijo i żyje. To jest najważniejsze. Czyli krótko mówiąc, święto na stałe się wpisało do kaszubskiego kalendarza i miejmy nadzieję, że będzie się z roku na rok rozwijało, że na każdym kaszubskim domu będzie za rok czy za dwa lata wisiała kaszubska flaga. I miejmy nadzieję, że sposób i prezentowania, świętowania tej radości będzie różnorodny, tak? Czyli będzie także ta nowoczesna, atrakcyjna dla mieszkańców chociażby Trójmiasta, kaszubskość i też będzie to coś dla tych, którym sentyment z akordeonami przypomina dawne lata. Bardzo dziękuję za spotkanie i Państwu za uwagę.